Wrocław to miasto biznesu. Jest pełne startupów, które osiągnęły sukces, często na światowych rynkach. Made in Wrocław to wydarzenie, w trakcie którego można było poznać wrocławski biznes od niemal każdej strony. Wydarzenie odbyło się w czwartek, 17 października. Made in Wrocław to konferencja, a także targi. Uczestnicy mieli okazję posłuchać wystąpień biznesmenów związanych z Wrocławiem oraz przetestować produkty tworzone przez wrocławskie firmy. Wydaje mi się, że jest to wydarzenie wyjątkowe w skali kraju. Żadne inne miasto tak bardzo nie chwali się tym, co się tutaj dzieje, jakie technologie tutaj powstają, jak fantastycznych przedsiębiorców tutaj mamy i wydaje mi się, że trzeba dzielić się z szeroką publicznością po prostu tą wiedzą. My tutaj stawiamy rzeczywiście bardzo na startupy. Uważamy, że ci młodzi przedsiębiorcy, którzy są innowacyjni, którzy bardzo często działają od razu na skalę globalną, no, to jest przyszłość tego miasta. Na targach w trakcie Made in Wrocław można było odwiedzić stoiska firm działających w różnych branżach, w tym również kosmicznej. Jeden z projektów, które można było obejrzeć, poleciał w kosmos, a dla jego twórców targi tego typu to okazja, by się przedstawić zarówno inwestorom, jak i szerszej publice. My na podstawie tego projektu i powiedzmy naszych obecnych działań dalej rozwijamy technologie kosmiczne. Obecnie realizujemy projekt budowy własnego satelity i też technologie kosmiczne wdrażamy w przemyśle. Mamy takie swoje motto: z kosmosu na Ziemię. Na wydarzeniu można było przetestować gogle do wirtualnej rzeczywistości, a także przyjrzeć się zaawansowanym przemysłowym robotom. Uczestnicy mogli skorzystać także z niecodziennych rozwiązań. Myślę, że bardzo spodobała mi się terapia dla osób z depresją i zaburzeniami psychicznymi VR Tier 1, która polega właśnie na tym, że za pomocą rzeczywistości wirtualnej, czyli gogli i odpowiedniego programu, ludzie są w stanie łatwiej przejść przez okres leczenia chorób psychicznych. Jest to bardzo rozwiązanie takie wyciszające, spokojne. Myślę, że ono by mogło spokojnie znaleźć się także poza ośrodkami medycznymi w ramach takiego uspokojenia. Na Made in Wrocław nie zabrakło lokalnych startupów oraz studentów, którzy odnoszą sukcesy na świecie. Jesteśmy pierwszym zespołem Formuły Student w Polsce i jak na razie osiągnęliśmy w Polsce największe sukcesy. Między innymi na przykład zdobyliśmy pierwsze miejsce 2 lata temu we Włoszech w klasyfikacji generalnej. Jako jedyny polski zespół udało nam się wygrać zawody Formuły Student. To już trzecie Made in Wrocław. Tegoroczna edycja cieszyła się największym do tej pory zainteresowaniem. Jak informują organizatorzy, do hali stulecia przybyło kilka tysięcy uczestników. Jak dodają, sukces zawdzięczają temu, że wrocławianie są innowacyjni i przedsiębiorczy. Piotr Harmasz, Echo 24.